jest łatwo, z roku na rok jest coraz trudniej. Musimy zrobić my, dorośli, wszystko, żeby moda na sport wróciła, żeby moda na sport zagościła na stałe w naszych domach. A jak to możemy zrobić? Dając dobry przykład dzieciom. Ja ten przykład staram się właśnie dawać poprzez to, co robię. Badamy dzieci w szkołach, sprawdzamy ich BMI, ich wagę, ich kompozycję masy ciała. Sprawdzamy, w jaki sposób się odżywiają, jak się ruszają. Informujemy, jak należy jeść, co należy jeść, bo to wcale nie jest tak, że czytamy w jakiejś gazecie modnej w kiosku, że należy jeść dużo ogórka, unikać pomidora i już będziemy zdrowi. To nie jest prawda. Należy wiedzieć, ile jeść węglowodanów, ile białka, ile tłuszczu, żebyśmy po prostu zdrowym i zdrowo się odżywiać. Zajęcia są świetne, dzieci były rozentuzjazmowane, aż nadto rozentuzjazmowane. Myślę, że pokazały różne zdolności ruchowe i też było widać, że dzieci mają różny poziom sprawności. To nie chodzi tu już o otyłość, ale po prostu o rozciągnięcie, o jakąś ogólne pojęcie motoryki. To są bardzo ważne kwestie, także no cała przyjemność jest spędzić z młodzieżą i z dziećmi kilka chwil.